Top 10 ról Andrzeja Grabowskiego. Andrzeja Grabowskiego znamy wszyscy. Znakomity, wszechstronny polski aktor starszego pokolenia, który świetnie odnajduje się w rolach komediowych, jak i tych bardziej dramatycznych. Warto poznać jego różne oblicza, dlatego dziś przedstawiamy Wam Top 10 ról Andrzeja Grabowskiego. Numer 10. Adam Kos, Bad Boy. Choć zaznaczyliśmy na wstępie, że Andrzej Grabowski to świetny aktor, to produkcje, w których występuje, bywają na różnym poziomie. Bad Boy zdecydowanie nie jest najwybitniejszą z nich, ale dla pana Andrzeja, który doskonale odnalazł się w specyficznym klimacie filmów Patryka Wegi, można go obejrzeć. Aktor gra tam rolę podstarzałego policjanta z ludzką twarzą, knującego antykibolską intrygę. Numer 9. Prezes. Polityka. Kolejny film Wegi w naszym zestawieniu. W tej kontrowersyjnej produkcji Andrzej Grabowski stanął jednak przed znacznie bardziej ambitnym wyzwaniem niż zagranie zmęczonego życiem gliniarza. Ostatecznie prezes to przecież najważniejszy człowiek w polskiej polityce, a wszyscy wiemy, na kim wzorowana jest ta postać. Ze sporym poświęceniem, jakiego wymagała charakteryzacja, aktor w pełni podołał jednak temu trudnemu zadaniu. Numer 8. Jacek Goebbels-Gotz, Pitbull. Obiecujemy, że to już ostatni film Patryka Wegi w naszym zestawieniu. Od Pitbulla to wszystko się jednak zaczęło. I gangsterskie kino Wegi, i jego współpraca z Andrzejem Grabowskim. Rola komisarza Goebbelsa stała się jedną z bardziej znanych, a Grabowski miał się w nią okazję wcielić jeszcze w kilku kontynuacjach. Numer 7. Kapitan Wolniewicz, Mała Moskwa. Aktor świetnie odnajduje się także w poważniejszych klimatach, czego przykładem jest rola kapitana Wolniewicza w Małej Moskwie. Film w reżyserii Waldemara Krzystka opowiada historię trudnej miłości pomiędzy polskim podoficerem a żoną radzieckiego oficera. O tym, dlaczego ta relacja była trudna, przypomina m.in. Wolniewicz, wypominając radzieckim towarzyszom różne sprawy, o których woleliby zapomnieć. Numer 6. Andrzej Jurewicz, Boża Potrzewka. Kolejna z poważniejszych ról Andrzeja Grabowskiego. Boża Potrzewka to 15-odcinkowy serial na podstawie powieści Teresy Lubkiewicz-Urbanowicz pod tym samym tytułem. Opowiada o perypetiach Polaków z Wileńszczyzny w obfitującym w dramatyczne wydarzenia pierwszym półwieczu XX wieku. Grabowski gra tu rolę głowy rodziny Jurewiczów, Andrzeja. Numer 5. Jarosław Kowal-Kowalik. Odwróceni. Następna serialowa rola Andrzeja Grabowskiego w klimacie gangsterskim, w którym, jak wiemy, aktor świetnie się odnajduje. Tym razem staje jednak po drugiej stronie barykady, wcielając się w Jarosława Kowalika, pseudonim Kowal, członka zarządu gangu Pruszkowskiego. Jak widać, aktor świetnie sobie radzi także po ciemnej stronie mocy. Numer 4. Maniek Kosela. Zróbmy sobie wnuka. Tym filmem wkraczamy w najbardziej znane obszary aktywności aktorskiej Andrzeja Grabowskiego, czyli w świat polskiej komedii. I choć o niektórych z nich wolelibyśmy zapomnieć, Zróbmy sobie wnuka to akurat bardzo sympatyczny film o problemach demograficznych polskiej wsi. Aktor wciela się zaś w nim w ojca bardzo bolejącego nad tym, że nie jest jeszcze dziadkiem. Numer 3. Sąsiad. Dzień świra. Produkcja Marka Koterskiego to jeden z tych filmów, przy których oglądaniu na przemian chce nam się płakać i śmiać. I nie jest to na pewno komedia romantyczna. Andrzej Grabowski gra w nim sąsiada głównego bohatera, podobnie jak on, próbującego odnaleźć się w absurdalnej rzeczywistości. Dialog na temat skarpetek od Wietnamczyków najlepiej oddaje charakter tej postaci, choć nie jest to jedyny przypadek, kiedy bohater grany przez Grabowskiego ma problemy przez handlarzy bielizną. Numer 2. Roman Kiliński. Kariera nikosiadyzmy. Powieść Tadeusza Dołęgi-Mostowicza o cwaniaczku, który dzięki szczęśliwemu zbiegowi okoliczności zostaje najważniejszym człowiekiem w polityce, zachowuje aktualność w każdym ustroju politycznym. Grabowski gra w nim rolę biznesmena, dzięki któremu główny bohater wypływa na szerokie wody. Aż szkoda, że duet Grabowski-Pazura nie pojawiał się częściej na ekranach. Numer 1. Ferdynand Kiepski, Świat według Kiepskich. Zdajemy sobie sprawę, że umieszczenie tej roli na szczycie zestawienia może budzić pewne kontrowersje. Choć Andrzej Grabowski zdecydowanie starał się nie być przez tę postać zaszufladkowany, to właśnie z rolą Ferdka Kiepskiego kojarzymy go wszyscy.
Sam aktor przyznaje, że przekonujące odtworzenie, nie boimy się tego słowa, ostatecznie sama żona go tak określała, debila, było jednym z najtrudniejszych wyzwań w jego karierze.